Jaka złośliwa. Agnieszko! No trudno. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty, gdzie znowu jest ze mną Gabi. Mega się cieszę. I dzisiaj robimy zamianę kosmetyczek. Ja naprawdę zwykle szykuję jakieś takie, wiecie, konkretne rzeczy, małe kosmetyczki. Pokaż proszę, co przyniosłaś. Ja przyniosłam taki kufer, ale tam naprawdę nie ma dużo rzeczy, po prostu ja przyniosłam taki kufer. To czemu masz kufer? Bo ja nie mam innego! To jest moja kosmetyczka! Znaczy nie no, to jest profesjonalne mega, ale gdyby mnie to przeraża, bo ja mam taką. Jakby to jest to, co ja dla ciebie mam. Jest to taka biedna wersja tego, co ty masz. Bo... O. Ty masz tutaj tylko podkład i tusz do rzęs? Nie, może tak się wydawać, ale upchnęłam tam bardzo duże rzeczy. O, Jezu, to jest naprawdę walizka! Jakie to jest cute! To jest miniaturowa walizka, Gabi, to ma wszystko! Zobacz! Ja tobie mówię zobacz! Ja to wiem, bo ja to znam, ale to jest naprawdę super, nie? Dlatego się obśmiałam, że gdy musisz, żebyś zaczęła swoją własną kosmetyczkę. Biednie tu u ciebie, że tak powiem. Tak, ja przygotowałam po jednym, no maksymalnie dwóch produktach z kategorii. Nic nam się nie pokrywa z tego, co tak zerknęłam. To bardzo dobrze. To powiem ci, że ja nawet chyba nie będę tego wysypywać, bo to jest tak ładnie tutaj, że w zasadzie wszystko widać. Ja o nie, mój koszmar! Jak to? Czemu? Ale... To jest najgorszy kryjący podkład, jaki kiedykolwiek testowałam. Niemożliwe. Naprawdę. To jest mój ulubiony podkład. Ale to jest moja opinia sprzed 4 lat. Aha. Ja mam podkład L'Oreal True Match, nigdy nie używałam. Co ty gadasz? No, nigdy. Agnieszka, ty jesteś takim dinozarłem, a nie miałaś trumacza. Nie, jesteś dinozarłem, który nie potrafi w trumacza. Dobra, paletka. O, to akurat paletę mam, znam, lubię, fajna. Ona jest mega wyświechtana, lepiej nie otwieraj. To zrobię. Nie jest tak źle. No. Ten cień znaczy... w ogóle uległ destrukcji jakiejś. Ale nie jest tak źle. Myślałam, że było takie, wiesz, wyskrobane z samego końca. Nie jest najgorzej. Ale widzę, że używana. Używana. Dobra, no to mi się wydaje, że co? Zaczynajmy po prostu i po drodze będziemy sobie jasne. Ten. Mamy bazę. Czy ja mam jakąś bazę? Masz w sprayu. Co ty gadasz? No. Glow Coco. Tylko musisz ją krzyczeć. Okay. Dobra, to jest baza, czyli nakładam ją, nie wiem, załóżmy tak. To nie jest baza! Agnieszko! Ja nie! Boże Boga! To baza pod cienie! Agnieszko! Ja złapałam i tak patrzę, a baza! O, nie wierzę! Tu masz bazę, masz, dzieciaku! Dobra, więc jednak baza to jest tu, z Eveline. Ona naprawdę rozświetla tak mocno? Nie, wiesz co, ona się bardzo fajnie wtapia. Nie wiem, ile ja mam tego kłaść, bo ja tak do bogatości sobie daję, nie? No tak, żebyś miała nawilżoną skórę. Okej. Okay. I ona, wiesz co, jak ktoś ma mieszaną skórę w tłustą, no. To ona się świeci, ale tak przyzwoicie i ona tak przystyga i nie jesteś taka błyszcząca różowa, nie? Okej. Okay. Dobra, i podkład, aha, ten, L'Oreal. A, i przy okazji oczywiście używamy naszych własnych kolorów, więc ja podejrzewam, że będę miała totalnie za jasny, a ty myślę, że będziesz miała troszkę za ciemny. Wiesz, czemu go nie lubię? Czemu? Bo on też u mnie ciemnieje bardzo. Ale on ciemnieje ogólnie. Ja preferuję taką grubą szpachlę, powiem ci. Okej. Okay. No a ty to... jak tam się z malowaniem? Ja też, wiesz, jak już się maluję, także taki, wiesz, full make-up, to też wolę szpachlę. No. Jak wychodzę gdzieś na dzień i tak o, to wolę coś delikatniej. Ja tak zrobię po swojemu, nie? Ale potem już oko i tak dalej, to muszę ci powiedzieć co i jak. Okej, dobra. Powiem ci, że jestem w szoku, bo myślałam, że będziesz miała taką Karynę na twarzy na maksa. Daj mu czas, Agnieszka. On potrzebuje jeszcze czasu. Potrzebuje dojść trochę. Dobra, no nie jest najgorzej. Myślałam, że będę bardziej jasna. Okay. A tutaj jak sobie dam bronzer, to bo będzie... ty oszukujesz, bo ty masz golf. No, specjalnie wyjdzie. O, ta Inhydris to się nie umie malować. No, na pewno. Gdzie jest korektor? Czekaj, concealer. Jest. To jest mój bronzer. Jak to bro? Jestem ten concealer! Jezu! To ja ci nie dam korektora? No to wezmę sobie więcej podkładu. Widzisz, tak się przygotowałam. Sztuczny rzęs też nie wzięłam. To będziemy musiały sobie... Czemu on jest taki różowy? Może ci zły numer dał? Melon. O, to dał ci zły numer. Chciałam dać butter, coś no trudno, butter. A ja ci w ogóle nie dałam. No trudno. No to w takim razie co, to ja teraz może zrobię brwi. No to możemy teraz zrobić w sumie brwi, to się podkład ładnie wtopi. Zobaczymy jak ciemnieje u mnie. Jeżeli chodzi o brwi, wziąłam ulubioną, wyświechtaną paletkę od Pierre Net i tutaj specjalnie wziąłam takiego wyświechta, bo to chyba najlepiej wygląda, że używany. Tak. I dodatkowo ja też robię brwi na mydło od Mio Makeup. Tutaj... A ty do brwi masz to i to.
Top no. of the top, uwielbiam. To musisz mi tylko mnie nauczyć, czy ja mam zacząć od pisaka, czy mam zacząć od glue. Tak naprawdę obojętnie, w sensie ja też zaczynam, różnie robię. Okay. Więc jak wolisz sobie najpierw ułożyć brwi i potem tylko dodać jakieś włoski, to możesz tak zrobić. A ty jak wypełniasz cieniem? Ja mam bardzo dużo tutoriali różnych, okay. ale zazwyczaj robię taki, szukam takiego pędzla, nawet takiego o, biorę pędzel i tak... Biorę chusteczkę taką, no jak ta do pupci, tak pi, 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 a, i wycierasz. No to teraz jak mam podkład, to się nie uda, ale no, jest to całkiem niezły ale sposób. Taki na szybciocha robię, no, nie? No, no. Bo ja lubię te brwi z Instagrama 2016 rok. Jakoś one mi się spodobały, że one były takie bardzo mocno wyrysowane. W ogóle tym też możesz robić sobie kreski jak eyelinerem i on się podobno mega kozacko trzyma. Bardzo się sobie podobam. Co? No, też dobrze. Ale tak groźnie wyglądasz w takich brwiach. No, one są takie ciemne mocno. Bo ty masz takie grube swoje brwi. No. Nie wysiepałaś sobie, jak była młoda. No nie. Dobrze. O, to jest różowe mydełko. Ale ono jest bezbarwne. Minus tego jest za małe. Powinno być większe. Ale oni chcą, żebyś kupowała, wiesz co? A, spryciule. No. Ej, można sobie na basen brwi zrobić nawet tym pisakiem. No, można. Nie, w ogóle teraz są takie produkty, że naprawdę nieważne, czy pada deszcz, czy się idzie na basen, czy impreza. Się nie rozpłynie. Tak. Bardzo ładnie, ale ja jeszcze wezmę twój korektor i zrobię taki mój trik. Nie wiem tylko, czy mogę. Ja sobie zawsze czyszczę korektorem pod brwiami. Możesz. Mogę? Dobra. To jak chcesz zrobić brwi po mojemu, to też musisz to zrobić. Dobrze. A robisz to sobie sama, jak malujesz, czy nie? Wiesz co, tego? Nie chce mi się zwykle. To jest tak, jak naprawdę chcę, żeby było takie snatched. Okej. Okay. To wtedy zrobię, ale tak to... Nie. I czy wtedy czym używasz? W sensie, jaki pędzelek? Taki płaski i robię sobie takie te... O. I co, i przejrzesz sobie na płasko po prostu? No. Może powinnam to robić mimo wszystko? Nie, Agnieszka, maluj się jak chcesz. Dzięki. Maluj się jak lubisz. Po brwiach ja bym zrobiła kontur, a ty co byś zrobiła? Teraz bym zrobiła róż. O, a sama się potem? No, bo ja jestem taki bardziej teraz Barbie. Barbie na różowo. Okay. Armani. Maja, tu jest jakby luksusowo. To taki jest bronzer. Tak? No. Bronzer, który dostałam, mega go polubiłam. On ma taką, dotknij go w ogóle, on jest taki pudrowo... Pudrowo-kremowy. Czym go nakładasz? Pędzelkiem. Albo gąbeczką. A ty róż pewnie pędzelkiem? Pędzelkiem, takim dość sporym. A jak nakładasz? Tak bardziej po skosie, na górze? Tak tu? Aha. Ale jest bardziej różowo niż brązowo. Dobra. No to ten róż jest bardzo różowy. Bez pudru. Bez, tak, ja używam bez pudru. Okay. Ja pudruję twarz na samym końcu. Jak już zrobię prawie wszystko, wtedy nakładam puder. No. Wiesz czemu? No. Nie wiem. Wiesz, czemu nie powiem ci? Nie mam na to jeszcze teorii wymyślonej. Nie, chcę, żeby się wszystko ze sobą połączyło i ten podkład mi bardziej osiadł. Ojejku, jaki on jest super! A widzisz, mówiłam. Ej, ojeju. Ja w ogóle bardzo lubię markę Armaniego. Jak pracowałam w Deglasie, to tam było właśnie u nas Armani w Olsztynie. I ja bardzo markę Armani lubię, nie? A widzisz, ja nigdy wcześniej nie używałam i miałam takie podejście, że to pewnie jest jak Dior, jak Chanel, czy taki. Nie, nie, Armani jest, uważam, z tych marek takich premium, to Armani jest jeden z lepszych, nie? Piękny kolor. Ciekaw, w kamerze będzie taka siedzę pomarańczowa, mówię, piękny kolor, piękny. Agnieszka, jaki super! Taka gęba pomarańczowa. Powiedz ten róż więcej? Więcej! Dobrze. Jaka nieśmiała! No to rzeczywiście Barbie. Ale spoko, bardzo dobrze. Ja lubię testować nowe, wiesz... Nowe tak, w ogóle można się tak dużo nauczyć, jak się zmieni styl innej osoby i tyle produktów poznać, bo samemu czasem jesteśmy w takim swoim jakby zamknięciu, nie? Tak, 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 że lubisz konkretne produkty, albo tak, masz i ciężko prostu... się już tam wydostać z tego. No, no, no. Teraz dajesz konturowanie? Teraz daję rozświetlacz. Rozświetlacz? Tak, a ty? Ja potem bym zrobiła róż. Co my tutaj mamy? Mam Hind Diamonds. Tylko on jest po mega przejściach. Otwórz go tak, jakbyś otwierała coś, co już jest zniszczone. What? On jest taki żelowy? Ciężko go kupić, nie? Ja go reanimowałam. Ciężko go kupić i jego ciągle nie ma. Nie lubię tafli, lubię chamski brokat taki. Ja tu nakładam dwa rozświetlacze. A tu jest drugi też? Jest pigment jako rozświetlacz. I co, najpierw ten, a potem ten? Czy... Mm-hmm. Okay. To jest wstępny rozświetlacz. A jak to się otwiera? Glow Wish by Huda Beauty. A, po prostu tak. I daję go tak mniej więcej też tak jak ty, tylko mniej. Jaka złośliwa. Dobra, ty dajesz, rozumiem, na szczyty kości, tak? Tak, tak. I tak jeszcze tu, szkoda, daję mu tu, tu i tu. Dobra, i wszędzie. No, łatwiej byłoby mi powiedzieć, gdzie nie daję. Dajesz, no. Dobra, i trochę na czoło mówisz. Ej, i tyle? Różu? Nie, no troszeczkę więcej. Dobra, dobra, bo ja tak... Nie, no dobrze, dobrze, oszczędnie, oszczędnie. Ja wstępny rozświetlacz mam już gotowy. Okej, okay. No. No, to jest co? A tu u ciebie jest...
jest rozświetlacz ten z Inglota, on jest strasznie fajny, bardzo go lubię. Też daję go tak na kości policzkowe i na środek nosa i łuk kopidena. Taki ale... pędzelek? Może być taki, no. Okay. Ale na brodę i na czoło nie daję. O wow, jaki on jest ładny. A tym samym pędzelkiem mogę? Możesz, możesz. Powiem ci, wieje nudą w tym twoim rozświetlaczu. No. Ale może być. Wow, a ten twój jak się super łączy z tym rzeczywiście. No czuję się jak z bajki. No super. I ja właśnie najbardziej lubię takie looki, a to się czuję taka normalna, grzeczna dziewczynka. Tak, taka normalna, no. Dobrze, to teraz, jak już masz bronzer, róż, rozświetlacz, to ja teraz będę użyła puder. A ja co teraz powinnam? Teraz bronzer na mokro i ja go nakładam bardzo, bardzo mało, wiesz? Tak, żeby on nie zepsuł tego różu i jego też nakładam na rękę, później z gąbka. Tyk i troszeczkę, a ty nakładasz puder, którym jest chuda. Ostatnio mnie widzowie pytali o ten, co myślę o tym pudrze, a ja go nigdy nie testowałam, więc teraz powiem, co o nim myślę. Dla mnie on jest bardzo fajny. I dajesz tylko na kości policzkowe, czy jeszcze gdzieś? Ja mam duże czoło, więc daję sobie na czoło, ale... To ja sobie dam na bok trochę czoła. A powiedz, dajesz na przykład nos albo gdzie indziej, czy tylko... Nie, nie daję na nos sobie. Ja mam, zobacz, tutaj mam takie duże boki twarzy, przez to nos się wydaje taki mały. A, ty masz nosek mały, no to fakt. Dobra, to ja mam to skończone i co teraz? Ja teraz robię oczy. To jest moja baza pod cienie. Super base. Dostałam ją w jakiejś tam paczce PR i tak jej używam. Ha! No powiem ci, że wyglądała tak właśnie, że się zastanawiałam, dlaczego ta baza ma kolor, ale myślałam sobie... Ale dobrze, że w porę zauważyłam, co ty robisz. No. A to tak, chodź. Jest tak szybciutko. I co, na całą powiekę nakładasz? Tak, aż pod same brwi, bo wiesz, ja wcześniej tu miałam korektor, on się dobrze połączy dzięki temu, nie? Powiem ci, że ten podkład z Fenty nie wygląda źle, ja nie wiem, co ja o nim myślałam, ale nawet nie wyglądam jakoś tak mega ciemno. No nie, właśnie o dziwo, nie ściemniał tak. Dobrze, to teraz w takim razie jakie cienie i w ogóle jak mam się pomalować, w sensie styl? Wiesz co, mój taki make-up, który mam zrobić i żeby też nie myśleć za bardzo o nim, brąz za omanie, może tam lekko przyciemnić sobie kącik, kreska, jaskółka, długa. No, kryształy, ale na całą powiekę ten pigment. Takie, wiesz, zwykłe kolory, żeby tylko zaznaczyć ten kącik, ale głównie się skupiam na tym, żeby ten pigment był pierwszy, no wiadomo, kryształy. Gdzie jest twoja baza pod cienie? O nie, nie masz... Nie ma tu użyj korektora. Albo ci mogę dać twoją, bo jak zaczęli, zapomniałam ją włożyć. A, no, a mogę dać korektorze? Tak, może dobra. Być, jasne. Pomieszam chyba różne, bo ty też mieszasz te brązy ze sobą? W sensie, że czy wybierasz jeden konkretny? A, to wiesz... Bo ja zwykle mieszam sobie po prostu. Tak? No. No to tak też możesz wsadzić. Ty, jeżeli chodzi o oko, no to tak, przygotowałam ci. To jest paleta taka bardziej na dolną powiekę. Masz paletę na dolną powiekę? Nie, po prostu na dzisiejszy make-up, bo dałam ci dużo kolorowych kredek, bo chciałam, żebyś zrobiła taką graficzną, kolorową kreskę i w kąciku kolorowy rozświetlacz, taki, żeby wiesz, żeby był mocny kolor. Trochę tak jak ten twój pigment. Kurde, ale mnie załatwiła. Ja miałam kiedyś tą paletkę z Kat Von D. No, no, no. I powiem ci, że ją musiałam oddać widzowi jakiemuś chyba, bo ona mi szczypała oczy. Ale to było 4 lata temu. Wiesz co, to zrób może z tego twojego pigmentu. A, nie, wiesz co, zobaczymy. Jak mi będzie szczypało, to zmyję i nałożę inny kolor. No to w razie jakby cię szczypało, to wiesz, to... Ale to było dawno temu, nie? To było tak... 4 lata temu już. Teraz właśnie mam fazę, żeby właśnie w wewnętrznym kąciku mieć taki rozświetlacz w kolorze po prostu. I to jest akurat jedyny rozświetlacz kolorowy, który mam, ale po prostu jestem zbyt leniwa, żeby kupić pigmenty. No dobrze, jest okej. Okay. Nie, no to jest ładne, ja to tam pamiętam. Ty wyciągasz to tak na zewnątrz? Jest okej, okay. To jest tak, tak po mojemu. Łamałam sobie czubek tej kredki i wezmę sobie mały pędzelek precyzyjny. Nice. Żeby zrobić to jak eyeliner. Teraz znowu cisza? Cisza. Kurczę, robię kreski. Co mam opowiadać? A nakładasz coś na dolną powiekę? Nie. Wiesz czemu? Bardzo mi łzawił oczy. O! Dołu raczej nie maluję, nie? O, proszę. Bo wiem, że mi popłynie ten dół. A powiedz, jak nakładasz ten glitter, to nakładasz go tak równo z odcięciem, czy mieszasz do cienia? Mieszam do cienia. Dobra. Mieszam do cienia. A jakimś konkretnym pędzelkiem, czy obojętnie? Jaki czysty leży przy stole? Okej, okay, lubię to podejście. Mhm. To jest takie podejście, no. Ja też dlatego lubię z tobą nagrywać, bo w ogóle ty cała jesteś człowiekiem, który bardzo mi pasuje. Tak. A w ogóle brudne stanowisko pracy to był mój znak rozpoznawczy w perfumerii. O. I ktoś mi kiedyś powiedział, że z takim syfem to ja kariery nie zrobię. Aha. Ta-dam! Ta-dam!
Dobry! Dobra, teraz pigment na to, jak już mam zblendowane. Tak, klepuję, wiadomo, w miejsce strategiczne, żeby było go tak odpowiednio, ale rozcieram go, nie? Czyli to jest pigment z kategorii wow, co to? Ej, powiesz to do zacień. No bo jest naprawdę ładny. On wygląda pięknie na dzień, na noc i w ogóle. A kreskę robisz linerem? Czy tak, i mam liner z Lakasy, który jest nawiedzony, bo on mi się nie chce skończyć, nie? O, a to chyba dobrze. Mm. A dajesz w wewnętrznym kąciku też? Nie, bo mi łzawi oko. Ja nie daję. Aha. No dobra, no to w takim razie mi się wydaje, patrz, że... ja tak robię takie coś, pa. Gabi, nie niszcz mi kosmetyków! Mieszam to i to się robi jak liner, nie? Bo kredka ma za dużą dupkę. No, 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 patrz. A to, żeby było cieńsze. No, nice, robisz taki kremowy liner. No. Patrzcie. Dobrze, to teraz ja liner? Tak, liner typu jaskółka, typu taki wywinięty, typu taki, wiesz, taki dupny, żeby był ten liner. A wywijasz bardziej do góry czy na płasko? Takie coś jak sobie. A, dobra, czyli bardziej do góry. Takie no. Ej, ale ten liner naprawdę go używasz długo, bo on tak, jest taki ja nowy. Dostałam, wiesz co, go, jak była premiera tej kolekcji, to to był grudzień, początek grudnia i tak go używałam, powiem ci, ostro, nie? No to on jest syknowy. No, i on jest syknowy. A przyciągasz do samego początku tą kreskę? Zależy, jaki mam dzień oka. Jak czuję, że oko jest bardziej płaczące, to nie. A jak czuję, że oko nie jest płaczące, to tak. A robisz tutaj też? Jaskółkę? No nie, bo mi oko tu by popłynęło. Ja to tylko do zdjęcia bym zrobiła, ale już potem widzę, że mi płacze. Po jakiego grzyba mam jeszcze trzeci liner? Zrobiłam już dwie kreski. A, jeszcze? Bo to jest czarny na wypadek, jakbyś chciała sobie wzmocnić przy linii rzęs. Ale to dam, tak wiesz, na zasadzie do, jakbyś chciała wykorzystać. Zobacz te jaskółki. No, takie moje, nie? I jeszcze potem je biorę tak, ten pędzelek z korektorem, co z nim brewę czyściłam, a, nie? To jeszcze sobie je wyczyszczam, żeby one były takie... Nice. To czyszczę od dołu. Ej, to naprawdę spoko wygląda, jak się tak wyczyści. No, bo to jest trik dla osób, które tak nie do końca umieją się malować, nie? Czyli dla mnie. No tak, powiedziała Gabi. No, no nie, no ja tak czuję, że tak maluję, tak ta kosa, ale ja tam się dobrze bawię na tych moich makijażach. Dobra, jak masz liner gotowy, tutaj cień, to jeszcze na dolną powiekę ja nakładam, tak wiesz, troszeczkę tak przy rzęsach, żeby było ciemniej. A ja rozumiem, że teraz... tusz. Tak. I to jest mój tusz, który używałam bardzo dawno temu i wróciłam do niego. To jest jeden z lepszych tuszy, jak ma się rzęsy typu siuśki. Czyli cienkie? B jak brak rzęs. Aha. Czyli jak masz takie bardzo krótkie, malutkie, prawie nic, to on uważa, że jest fajny, nie? No to Lush Sand... Ej, rzeczywiście go kiedyś używałam. Kiedyś był taki mega na topie, potem przycichło, bo pojawiły się inne tusze, ale wróciłam do niego ostatnio i jest koks. O, to właśnie zobaczymy. Na pewno jest bardzo mokry. Bo on jest taki w miarę nowy, wiem, że on nie wygląda, bo on tak brudno. Powiem ci takie moje największe zboczenie. No. Uwielbiam myć pędzle. Co? Uwielbiam myć pędzle. To mnie bardzo relaksuje, mycie pędzli, nie? Nie, ja akurat mycie pędzli to jest takie najgorsze. Dobra, a ja mam to chyba ready. A ja tuszu nie mam. Kryształkę. Tak, tu masz różne kryształy. Kolejność, jak nie mam weny, to mój ulubiony to jest taki typu kosmos, czyli po prostu takie rozwalone bez symetrii, tu, na tej wysokości. No. Najlepiej właśnie niesymetrycznie, żeby były różne kształty, różne wielkości. A ja muszę użyć tuszu do rzęs. Co tam dla mnie przygotowało? Jest Fenty, bardzo dużo Fenty. No dobra, czyli gdziekolwiek. Gdziekolwiek. Ja tak bardzo lubię, bo wtedy nie ma tak, że musisz coś konkretnie odtworzyć, gdzieś coś dać. No patrz, zobacz u mnie ten tusz. Ja po prostu mam takie siuśki. Ha, a ciekawe. Że on mnie to nic nie daje, nie? Ja naprawdę lubię ten tusz. Najgorzej, że trzeba ładnie podnieść te kryształki, tak żeby... Tak, to jest najtrudniejsze chyba w kryształach, nie? Ja w ogóle widziałam tutoriale w internecie, pensetą to robię. Ja bym się zaryżnęła pensetą, ja bym się normalnie, nie wiem, ugotowałabym się. No, nie, to byłoby too much. Powiem ci, że... ten tusz, no tak jakby nie robi nic, nie? Dobra, to teraz... Co mam teraz zrobić, bo ja tak... Już masz to i to puder masz, czyli w zasadzie tylko usta zostały. A to ja muszę jakoś przyspieszyć bardzo u mnie akcję, bo... To ja mogę na przykład ten dół poprawić. Na dole też dajesz? Kryształki? No. Tak, tylko żeby nie były w okolicach... patrz, ty mi taki widzisz? Taki fałd mam. No, ale to dajesz wyżej, niżej? Niżej, pod fałdem. Pod fałdem. Pod fałdem, jak już pod fałdem. Wszędzie fałdy. A, bo ty jeszcze dajesz w kącik tego rozświetlacza, to też jest jakiś kolor ważny. Właśnie, to jest takie ważne. To wezmę jakiś inny, na przykład Green Emerald. I tak go, wiesz, daje intensywnie. A wiesz, że to już nie nazywa się Kat Von D, tylko KVD. Tak, ale to jest takie głupie. I to jest takie głupie, bo to tam nikt nie wie, o co chodzi, co ci się stanęło, nie? No, bo ja i tak mówię Kat Von D. Czy wyglądam już jak Agnieszka Grzela? A daj sobie więcej tego tuszu. Mogę ci dać rzęsy, bo ja przygotowałam rzęsy, ale nie chciałam, żeby było głupio, że ty mi nie przygotowałaś, a ja przygotowałam.
przygotowałam tobie. Ale wstyd. Ale wzięłam za to 3 rodzaje wianków i 4 rodzaje bluzek na przebranie. Prawda? Tak, prawda? Że nie było. A ja miałam po prostu golf i miałam takie, a, okej. Okay. Nie, no ja nie chcę. Takie siuśki te rzęsy malutkie. Powiem ci, że nigdy nie słyszałam określenia rzęsy siuśki. Rzęsy siuśki? Pochodzi to od słowa siusiak. Czy ja już wyglądam jak Agnieszka Grzelak? Jeszcze nie, jeszcze usta. Jeszcze usta. A co ty zwykle robisz na ustach teraz? Powiem ci, takiego miksa robię. Tak? Mam 2 kredki, jedna jest ciemna, druga jest jasna. Na to idzie pomadka i błyszczyk. O, no to ja mam podobnie. Ej, wiesz, że ten L'Oreal tak ściemniał u ciebie? Że jest jak mój? No. Normalnie wyglądasz, nie? A czemu nie wyglądasz normalnie? No nie wiem, bo u mnie to tak powiem ci, nie wiem z tą twarzą. To co, usteczka? Tak. Ty masz pomadkę z Schuda. A tu jest Pierenę. Jest jedna jasna, druga ciemna. Zobacz. Dobra. Nie? Ta jest jasna. Ciemną wyjeżdżam sobie, ciemną sobie robię pierwszy kontur. No, no, w środku jasnym. Jaka superaśna konturowa. No, ja bardzo ją lubię. Konsystencja, kolor? No, konsystencja, kolor, wszystko. A jaki ty kształt robisz? Robisz dziubek, czy taki bardziej brać do... Ja sobie ten łuk Cupidyna zamalowywuję. A, no to właśnie taki... No, 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 no. Ja właśnie chciałam, żebyś miała taki make-up brąz plus kolor. Że na oku taki, wiesz, kolor, a na dolnej powiece i na ustach brąz. Takie coś? Czy zamalowujesz całe usta? Takie coś, tylko jeszcze bym rozcierała tą konturówkę trochę. Okej. Okay. Od dołu. A ty też rozcierasz tą konturówkę, czy nie? Paluchem. Czy to jest... Jejku, ja mam to na TikToku wszędzie! To mi wyskoczy z lodówki. Czy to nie jest przypadkiem nowa kolekcja Fenty? Tak, tylko musisz przekręcić. Dół. O, i teraz wyciągasz. No to faktycznie widać, jak uważnie oglądam te TikToki, nie? Wyglądasz jak ja! Już wyglądam jak no! O, no to super. Tylko dobrze. Musisz przytyć 20 kilo. No mówiłam ci, że bardzo dobrze wyglądasz, jak dzisiaj przyszłaś, to od razu widzę. Tak? Ja schudam 6 kilo. O kurde, za dużo. A co robisz? Redukcja tylko, jedzenie. Nie ćwiczę, bo zapominam. A jak oglądam twoje story, to wtedy sobie przypominam. Ja się mam tak, że ja wolę ćwiczyć niż nie jeść. Ej, bardzo fajna pomadka. Ma no, aksamitne wykończenie, piękny kolor i satysfakcjonujące otwarcie. Już to zgubiłam, swój ten... Swoje flow? Swojej mądrości się zagubiłam. No i co teraz? Teraz błyszczyk. Powinnaś mieć... też tu jest. I u ciebie błyszczyk, który? U mnie jest... tak, to. Mio. Mio. Ej, czyli myślę, że usta robimy podobnie. Mhm. I co, i teraz puder? A teraz dajesz puder. Go na całą twarz, czy tylko na czoło? Na tak... czoło, wiesz co, ja tu powiem ci, że ja to się tak... O. A, nie szkodzi, co ty? Robię sobie baking tu, robię sobie baking na środku czoła. Dobra. Robię sobie baking tu, a tu w ogóle nie pudruję. Okej, okay, dobra, czyli tu jest taki ten. No to rzeczywiście jak 2019. To się robiło tak, nie? No. Ja się jakoś tak zatrzymałam w tym. I potem to tym dużym pędzlem zdmuchuję. Mhm, ale ten biegna. No, ja tak robię. Ja tego tylko na moich filmikach nie pokazuję, bo... No właśnie. Bo wstyd? No trochę wstyd mnie. Kurczę, ile pudru! Pudernica! XDDD11 wykrzyknik, 1-1 wykrzyknik. No dobra, to ty teraz się jeszcze zafiksuj tym sprayem, co to był primer. Okej. Okay. No i mam też puder, który widzę, że nie przeżył transportu. Zapalmy wirtualną świeczkę w komentarzu. O. I nim zmiatam już ten puder drugi. A w ogóle dużo rzeczy z Nyxa mamy, nie? No, tak, 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 bo Nyx ma naprawdę. No i ty myślisz, że ja freckle. Fake freckles. O kurde, i to sobie zmiatam. No, bo ja z wczoraj fake freckles. Mogę ci zrobić, jak się boisz, że zepsujesz sobie. Weź sobie jakiś kumierzyk, bo szkoda mi golfa, bo golf kaput będzie, nie? Dobra, to ja jestem chyba ready. Obłożona. Poczułam to na twarzy. Nie, bo to taki, smród ma, nie? No, no, no. Teraz freckle pen, który robi fake freckles. 80 zł kosztowo. Co? No, i co? I dorabiasz sobie... tam, gdzie chcesz mieć ich więcej, gdzie uważasz, że no normalnie ludzie mają piegi. To powiem ci, że wiesz co, coś podobnego. Czekaj, zaraz ci pokażę coś podobnego niż ta, na pewno jest tańsze. I ja mam zrobić tym piegi. Ja tym robię piegi. No. Okej. Okay. Bo to wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo podobne do tego Lime Crime, tyle że ten jest grubszy, no ale jakby to jest ta sama zasada, jak teraz sobie zaczęłam robić, to widzę, że daje bardzo podobny efekt. No nie podobny daje kolor, w sensie efekt taki. Tylko wiesz czemu ja nie lubię tych pisaków? No. Bo spray jest dla mnie sekunda. A nie, to jest to takie... Tak. Bo tu siedzisz i dłubiesz.
Ja muszę odwiedzić drogerię i poszukać tego produktu. A jak nie będzie, to na pewno online jesteś w stanie dostać. To ja chyba z twojego już, czy jeszcze mam? A nie, a to co tu mam, to jest po prostu śmierdoli na maksa. Ale to jest mega utrwalające, bardzo ciężko to w Polsce się nie da tego kupić. To jest takie, że masz make-up do końca dnia. No jutro zmyjesz się, nie? Okay. Dzisiaj akurat idealnie mam nagrania. A i twoje to jest takie, że mam ochotę się psikać, 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 psikać. Uuu, a to jest jakiś z alkoholem. Tak, no z alkoholem. O, no dobra, chyba użyłyśmy wszystkiego, więc teraz czas na podsumowanie. Jeżeli chodzi o mój make-up, a w zasadzie twój make-up na mnie, to ja czuję się jak z bajki. Tak? Czuję się tak, czuję się jak jakaś postać z bajki i mi się to tak podoba, w sensie wiesz, że czuję jakbym wyszła z Disneya. Nie no, ale powiem ci, że tak super wyglądasz, że jak ja patrzę na twój makijaż, to ja mówię, jejku, jak ja się tak maluję, to muszę wyglądać super. Ale to jest naprawdę, naprawdę piękne. Jeszcze te paznokcie twoje. No teraz to jestem po prostu candy shop. U ciebie najbardziej podoba mi się właśnie ten pigment nałożony jako rozświetlacz i jako cień. Wszystko. Kryształy. Chyba wszystko ogólnie. Więc nie ma rzeczy, która by mi się nie podobała, która by mi nie pasowała. I to jest pierwszy raz, kiedy robię zamianę kosmetyczek, że nie ma żadnej rzeczy, którą mam taką nie zrobiłabym tak. Mega! Przykładam serce. Nie wiem, jak to się robi, ale też to robię. A u ciebie jak jest? W sensie, ale wiem, że na pewno... Ja muszę być teraz miła, nie? Nie, po prostu powiedz serio, co ci się podoba najbardziej, a co ci się tak, że na pewno byś tego nie powtórzyła? Okej, okay, na pewno jest dla mnie za mało produktów na policzki, bo mam wrażenie, że ja mam więcej miejsca trochę od ciebie tutaj. Usta, koks. My robimy takie same, tak. Więc super. Brewki, coś nowego, ale myślę, że odgrzebię tego pisaka i popróbuję sobie nim. Jeżeli chodzi o oczy, nie są to kolory, które bym sama połączyła, ale produkty, które wybrałaś mi, to są produkty, których bym użyła, tylko w innych makijażach. Kumam. Ten podkład... Właśnie, ten podkład. Ten podkład, no ja go zawsze, ktoś mnie pytał, to zawsze najgorsze rzeczy o nim mówiłam. Teraz chciałabym tutaj sprostowanko zrobić. Nie jest to mój odcień, ale wygląda dobrze. Także chciałabym tutaj naprostować, że tak żeśmy się polubili trochę. No to super, to w takim razie cieszę się, że byliście w kolejnym odcinku Zamiany Kosmetyczek. Ja się świetnie bawiłam, mam nadzieję, że wy też. Więc pamiętajcie, że nowe odcinki wychodzą w każdy piątek na tym kanale, a w każdą środę na kanale vlog. Uściskajcie Gabi komentarzami, lajkami, wszystkim, co tylko możecie dać. No i do zobaczenia. Pa, pa. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to możecie sobie kliknąć któryś z tych dwóch filmów po prawej stronie do wyboru do koloru. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to możecie to nadrobić klikając tutaj w moją okrągłą twarz. Dziękuję pięknie i pa, pa!